Szanowni Państwo, Lewica w trasie, Lewica objeżdża, spotyka się z ludźmi. My w przeciwieństwie do Prawa i Sprawiedliwości nie boimy się spotkań, rozmów z ludźmi, bo chcemy rozmawiać o tym, co Polki i Polaków najbardziej boli. Nie oddzielamy się barierkami, jak to niektórzy. Spotykamy się na spotkaniach otwartych z mieszkańcami i rozmawiamy o ich problemach. Rozmawiamy również o naszym projekcie, w którym uczestniczymy, o projekcie obywatelskim Renta Wdowiej. Zbieramy podpisy pod tym projektem. Jeździliśmy w wakacje z bezpieczną rodziną, teraz jeździmy i pokazujemy program Lewicy dotyczący bezpiecznego seniora, czyli pomysłu Lewicy na to, jak wspomóc naszych seniorów. Rozmawiamy, spotykamy się, ale również przygotowujemy się do wyborów parlamentarnych, które będą na jesieni tego roku. Lewica jest otwarta na współpracę, szeroko pojętą współpracę na opozycji, ale również będziemy gotowi, gdyby nie doszło do jednej wspólnej listy opozycji, do samodzielnego startu ugrupowań lewicowych. Podpisaliśmy niedawno porozumienie z Polską Partią Socjalistyczną. Wcześniej dogadaliśmy się z naszymi przyjaciółmi z partii Razem. Niedługo również podpisanie umowy z Unią Pracy, więc lewicowa lista będzie jedna. Ale tak jak powiedziałem, rozmawiamy również na opozycji. Rozmawiamy o tym, żeby wspólnie odsunąć Zjednoczoną Prawicę od władzy. Dzisiaj zaczęliśmy na Podkarpaciu w Jarosławiu. Rozmawialiśmy rano z mieszkańcami, byliśmy na targowisku i spacerowaliśmy ulicami miasta. I takim symbolem tego dzisiejszego poranka jest jedna z niedalekich kwiaciarni, gdzie właściciele napisali odręcznie napis: musimy zamknąć naszą firmę na kilkanaście dni, dlatego że nie jesteśmy w stanie ogrzać miejsce naszej pracy ze względu na wysokie ceny gazu. I tu jak w soczewce właśnie widać, do czego doprowadziły rządy Prawa i Sprawiedliwości. Że ludzie, dobytki swojego życia, często firmy, które prowadzą od lat, muszą zamykać. Niektórzy na stałe, a niektórzy czasowo, dlatego że nie są w stanie zapłacić za gaz. Do tego właśnie doprowadziło Prawo i Sprawiedliwość. Jak zobaczymy sobie wczorajsze dane inflacyjne, ponad 17%. Jak zobaczymy sobie, że za czwarty kwartał zeszłego roku PKB jest minus 2,5%, czyli najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej. I jak do tego dołożymy, że cały czas Polska nie ma europejskich pieniędzy, a to już 653 dni, kiedy te europejskie pieniądze powinny być, to widzimy, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość. Przed chwilą rozmawialiśmy z wiceburmistrzem Jarosławia, który mówił nam o swoich problemach. Jego główną bolączką to pieniądze. Pieniądze, których nie ma, pieniądze, które są sukcesywnie odbierane ze względu na Polski Ład, Polski Bezład, Polski Wał. I pan burmistrz powiedział: zróbcie wszystko, zróbcie absolutnie wszystko, żeby te europejskie pieniądze przyszły do Polski. I my absolutnie wszystko jako Lewica zrobiliśmy. Po pierwsze, głosowaliśmy za ratyfikacją. Po drugie, wstrzymaliśmy się od głosu, żeby nie blokować tej ustawy o Sądzie Najwyższym. I do czego doprowadziła polska prawica? Doprowadziła do tego, że jest skłócona, pokłócona i pieniędzy z Unii Europejskiej nie ma. Mówimy o gigantycznych pieniądzach i gdybyśmy te pieniądze podzielili, to właśnie tutaj, w Jarosławiu, przedsiębiorcy, samorządowcy, obywatele dostaliby część z tego europejskiego tortu. Każdy mieszkaniec, gdyby dostał pytanie, czy chciałby dodatkowo 10, 15, 20 milionów złotych rocznie dla Jarosławia, powiedziałby: tak, chcemy tych pieniędzy. I Lewica chce tych pieniędzy. I dzisiaj chcemy powiedzieć to w Jarosławiu wszystkim mieszkańcom, wszystkim samorządowcom, wszystkim przedsiębiorcom. Jak w październiku zmieni się władza, a zmieni się władza, i nowy rząd będzie tworzyła właśnie Lewica, właśnie ta Lewica, która spotyka się dzisiaj z mieszkańcami, to te pieniądze z Unii Europejskiej będą i te pieniądze z Unii Europejskiej będą właśnie na to, żeby mieszkańcom tego pięknego 30-tysięcznego Jarosławia żyło się zdecydowanie lepiej. Bo my Polskę do Unii Europejskiej w 2004 roku wprowadzaliśmy i zrobimy absolutnie wszystko, żeby nie pozwolić pisowcom, prawicowcom wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej, a oni robią wszystko, tak krok po kroku, żeby Polska była deprecjonowana na arenie międzynarodowej i tak naprawdę to jest pełzająca dyktatura, która ma doprowadzić do usunięcia nas ze struktur Unii Europejskiej. To jest szkodliwe, to jest niedobre, to jest złe i to widać niemalże w każdym polskim mieście. Szanowni Państwo,
W tym momencie dzisiaj jest piękny dzień. Na Podkarpacie przyjechało ponad 20 posłów. Jesteśmy tutaj, rozmawiamy z mieszkańcami, pokazujemy nasze propozycje programowe. Oprócz tego, że w wielu miejscach jesteśmy, tak jak tutaj na hali targowej, na rynkach, po południu mamy spotkania z mieszkańcami otwarte w Przemyślu, w Mielcu, w Krośnie, w Lubaczowie. Dlaczego organizujemy takie spotkania? Dlatego, że Lewica jest otwarta na głosy mieszkańców. Lewica słucha, co mieszkańcy Podkarpacia potrzebują i także te głosy zostaną uwzględnione w najbliższym programie. Ja startując 3 lata temu do Sejmu, nie dostałem się, jednak jestem w Sejmie, współpracuję tutaj z posłami. Bardzo, tak jak gdyby ta współpraca się układa, widzę jak bardzo ciężko posłanki i posłowie pracują, jak bardzo dużo merytorycznych głosów wnoszą w projekty ustaw, które są zgłaszane przez PiS. Oczywiście nie wszystkie nasze postulaty da się zrealizować, natomiast my jako Lewica mamy pomysł, nie jesteśmy tylko i wyłącznie antypisem. Mamy projekty złożone w Sejmie, mamy pomysły i kiedy nadejdzie zmiana władzy, będziemy robić wszystko, aby te projekty zostały wdrożone. Szanowni Państwo, jak wspomnieli moi przedmówcy, trasa Lewicy dzisiaj na Podkarpaciu, w innych dniach, także w innych województwach jest związana z promocją projektu renty wdowiej. To jest bardzo ważny projekt, bo polscy emeryci i emerytki to są osoby, które ciężko pracowały przez całe swoje życie i teraz państwo polskie bardzo często ich zawodzi, a oni po prostu zasługują na godne życie i Polska jest im to winna. Obecnie jest tak, że jeżeli umiera jedno z małżonków, jest to ogromna tragedia dla większości osób i w sytuacji tej ogromnej tragedii oni nie mogą nawet w spokoju przeżyć żałoby, bo muszą się martwić o to, że nie będą mieli za chwilę co włożyć do garnka. To jest niedopuszczalne, żeby wdowcy i wdowy byli w tak tragicznej sytuacji materialnej. Dlatego jako Lewica zaproponowaliśmy projekt renty wdowiej, dzięki któremu po śmierci małżonka osoba będzie mogła wybrać, czy chciałaby zachować swoją emeryturę, i połowę emerytury swojego małżonka, czy odwrotnie, tak jak będzie to dla niego bardziej korzystne. Dzięki temu emerytka, emeryt, wdowa, wdowiec będą mogli dostawać 1000 zł emerytury więcej, 2000 zł emerytury więcej, co w obecnej sytuacji przy tak ogromnej inflacji, przy tak rosnących cenach, które wszyscy widzimy, jest dla nich ogromną pomocą. Nie możemy pozwolić sobie na to, że w starzejącym się społeczeństwie pomijamy seniorki i seniorów, traktujemy ich jako osoby o gorszej kategorii i nie przejmujemy się tym, że nie mają co jeść, nie mają za co kupić leków, nie mają za co ogrzać mieszkania. Jako Lewica, jako Partia Razem uważam, że taka sytuacja jest niedopuszczalna i że solidarność społeczna jest dla nas największą wartością, dlatego chcemy zadbać o osoby starsze. Renta wdowa jest obywatelskim projektem ustawy, dlatego potrzebujemy 100 tysięcy podpisów i bardzo serdecznie zachęcamy wszystkich do poparcia, bo to jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Jeśli nie w tej chwili bezpośrednio, to może nas dotyczyć za chwilę albo dotyczy naszych rodziców, naszych dziadków. Dlatego serdecznie zachęcam do wsparcia tego projektu. Myślę, że jest on bardzo ważny. I bardzo dziękuję z góry wszystkim osobom, które się na to zdecydują. Możecie nas spotkać w różnych miastach, możecie nam wysłać karty z podpisami. Myślę, że będzie to gest, za który bardzo wiele osób w Polsce będzie Wam wdzięcznych. Przyjeżdżamy z całej Polski, tutaj do Jarosławia, ale też na całą Rzeszowszczyznę. Za chwilę będziemy w Rzeszowie, będziemy później my akurat w Przemyślu. Robimy to z dwóch powodów. Po pierwsze, bo chcemy rozmawiać z ludźmi. Tak jak tutaj koledzy mówili, nie boimy się tych rozmów. A po drugie, tak jak koleżanka mówiła, mamy program. Bo mamy program dla młodych ludzi, mamy program dotyczący mieszkań, budowy mieszkań, mamy program gospodarczy, podatkowy. Ale mamy też program, z którym właśnie w tej chwili tutaj przyjeżdżamy do Państwa. To jest program Bezpieczny Senior.
O rencie wdowiej koleżanka już dużo powiedziała, ale w tym bezpiecznym seniorze jest również druga waloryzacja rent i emerytur. To jest ustawa, która czeka na podpis, która czeka, żeby wyjąć ją z zamrażarki w Sejmie i po prostu ją przegłosować. Inflacja, o której wspominał pan poseł Tomasz Trela, na poziomie 17%, a tak naprawdę te produkty, które używamy codziennie, które są nam potrzebne do codziennego życia, zdrożały nie o 17%, a o 50, 100 czy nawet 200%. Ta druga waloryzacja rent i emerytur w miesiącu wrześniu byłaby takim naprawdę sygnałem dla społeczeństwa, dla najsłabszej grupy społecznej, bo emeryci, seniorzy, dzisiaj to najsłabsza grupa społeczna. Ale mamy też leki za 5 zł. Dla tych wszystkich, którzy potrzebują leków ratujących życie, czy leków na choroby przewlekłe. Dzisiaj senior bardzo często musi dokonać trudnego wyboru, czy kupić leki, czy zapłacić czynsz, czy być może kupić sobie coś do jedzenia. To jest pomysł, który wychodzi naprzeciw. Ale mamy też pomysł na ustawę, która się właśnie w tej chwili pisze i która wynika z rozmów z seniorami. Jeśli chodzi o dodatek pielęgnacyjny, dzisiaj po 75 roku życia, ale jest prośba, żeby ten dodatek był szybciej, bo żyjemy krócej niestety i żeby to było, jeśli chodzi o 70, przyznawany po 70 latach. Ale też mamy projekt ustawy mówiący o podniesieniu zasiłku pogrzebowego. Dzisiaj za 4000 zł nie da się tak naprawdę bez zaciągania zobowiązań pochować osoby bliskiej. My mówimy, to powinno być 7000 i powinno być co roku waloryzowane. Ale mamy też ustawę mówiącą o minimalnej emeryturze, która zabezpieczy w taki sposób emerytów, że ci, którzy mają najmniej lat przepracowanych, będą mieli to minimum egzystencjonalne zapewnione w taki sposób, żeby żyć i funkcjonować w sposób godny. Bo każdy, kto przepracował w swoim życiu 35 lat czy 40 lat, powinien zasługiwać na normalne, godne życie. Ale mamy też projekt ustawy o tak zwanej emeryturze stażowej, bo przecież są takie osoby wśród nas, które przepracowały właśnie 35 lat, jeśli chodzi o kobiety, czy 40 lat, jeśli chodzi o mężczyzn, a nie osiągnęli wieku emerytalnego, dla kobiet 60, dla mężczyzn 65. Mogliby przejść na emeryturę stażową, ale tego dzisiaj w systemie prawnym nie ma. Ale mamy też taki pozytywny projekt ustawy o senioralnym bonie turystycznym, bo bardzo często na tych spotkaniach seniorzy podnoszą kwestię, jest bon turystyczny dla dzieci. Dlaczego dla nas nie ma? My musimy jeździć do sanatoriów, chcemy też jeździć po Polsce, przyjeżdżać do takiego miasta, jak w którym dzisiaj jesteśmy, do Jarosławia. Chcemy zwiedzać, żyć pełnią życia. Właśnie ten bon ma być po to, żeby im to ułatwiać. Ale ta nasza podróż, tak jak powiedziałem, dzisiaj tutaj w Jarosławiu, za chwilę Rzeszów i potem jedziemy do Przemyśla, jedziemy po to, żeby porozmawiać, wsłuchać się w to, co Polacy od nas oczekują, od nas polityków. Nie zasłaniamy się policją, nie zwozimy klakerów, którzy zadają napisane pytania, tylko po prostu w sposób otwarty rozmawiamy. Często odpowiadamy na trudne pytania. Co więcej, jako Lewica mamy program społeczno-gospodarczy. Mamy program dla wszystkich, tak jak powiedziałem, mamy program na polską szkołę, mamy program gospodarczy, jesteśmy otwarci i chcemy rozmawiać. Mamy też program dla przedsiębiorców. Tak jak Tomasz Trela, poseł, powiedział, no nie może być tak, że są przedsiębiorcy wykluczani, że dla jednych jest obniżka gazu, a dla drugich nie ma. Lewica słucha społeczeństwa i po to są te nasze wycieczki. Dziękuję.